Długi weekend majowy to dla wielu Polaków czas wyjazdów i spotkań ze znajomymi. Nad bezpieczeństwem podróżujących jak co roku czuwają policjanci ruchu drogowego. Aby majówka upłynęła bezpiecznie i była okresem udanego wypoczynku, warto pamiętać o kilku zasadach. W związku z tym, że zbliża nam się dłuższy weekend majowy, jest to czas, w którym większość z nas wyjeżdża gdzieś odpocząć. Przypominamy o tym, aby przed takim wyjazdem dobrze zabezpieczyć swój dom, swój dobytek, ponieważ jest to czas najczęściej wzmożonej aktywności włamywaczy. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, aby dobrze, szczelnie pozamykać drzwi i okna. Jeżeli mamy taką możliwość i dobry kontakt z sąsiadami, wspomnijmy naszym sąsiadom o tym, aby rzucili okiem na naszą posesję, czy nikt nieuprawniony nie kręci się gdzieś w pobliżu naszego domu podczas naszej nieobecności. Pamiętajmy o tym także, że gdy jesteśmy gdzieś na wakacjach, nie wrzucajmy naszych zdjęć z tych wakacji jeszcze podczas, gdy jesteśmy na tych wakacjach, w trakcie pobytu, gdyż może to być informacja dla osób nieuprawnionych, dla właśnie włamywaczy o tym, że nie ma nas w domu i że właśnie posesja jest pusta, nie ma nikogo. Ponadto, jeżeli mamy taką możliwość i finansową, możemy zainstalować w domu systemy antyalarmowe. Mowa tutaj o alarmach, a także o roletach antywłamaniowych. Jeżeli tylko mamy taką informację, że mogło dojść do włamania, oczywiście takie sytuacje należy zgłaszać do najbliższej jednostki policji.